Panie i panowie, panowie i panie, oto nadszedł dzień, kwadrans po 19:00. Możemy rozpocząć plockarskie show. Tak, panie i panowie, nastał dzień sądu ostatecznego. Agnieszka Frykowska. Brawo, brawo, gdzie? I Rafał Waszkiewicz. Na czym program polegał będzie? Oczywiście będziemy sprzedawali plotki, które sprzedał już ktoś wcześniej, ale w gazetach. Ale nie każdemu chce się czytać takie rzeczy. Lepiej oczywiście posłuchać, więc my właśnie po to tutaj. Ja myślę, że najbardziej umilimy czas gospodyniom domowym. Tak jest. Jeżeli znajdą się takie, które o 19.15 rozpoczynają... 19.15, duża rozbieżność w ogóle w tym rozpoczynają gotować godzinę. Posiłek swojemu mężowi, który wróci z pracy, no to właśnie dla niej program. Bo zupa była zasłona. Zaczynamy od Robiego Williamsa, który, uwaga, w szponach nałogu... Ciągle w szponach nałogu. W szponach. Trafił piosenkarz do szpitala wskutek uzależnienia od środków... Jakich środków? Antykoncepcyjnych. Farmakologicznych. Przyjaciółka Williamsa, modelka Liza D'Amato, wyznała, że były członek zespołu Take That. Robi od dłuższego czasu? Znaczy, nie robi, tylko... Ale ja tego tutaj nie czytam. Być może to też wyznała. W każdym razie robi od dłuższego czasu, walczy sam ze sobą, nie pije alkoholu, ale nie potrzebuje antydepresantów, żeby przetrwać kolejny dzień, cytuję modelka. Jedno jest pewne, na pewno coś robi. Być może robi Williams. Robi Williams. Pani Wenus. Uzależniona od nałogów. Biedny robi. A myślałem, że ty czytasz coś kolejnego i patrzysz na zdjęcie Krzysztofa Krawczyka. Zaniepokoiłem się. Taki załamany w ogóle tutaj bije. On się załamał tym, że robi. Że robi, nic nie robi, a ma. Słuchaj, ty tutaj masz o dzisiejszej akcji, tak? Ja to jestem strasznie w ogóle zaniepokojona tą sytuacją, moi drodzy panowie, panie i Rafale, ponieważ kogo poderwie w kogo panie, poderwie? Panie i Rafale, okej. Okay. Przyjąłem na plac. Kogo poderwie? Poniedziałek, Jan Wieczorkowski. Drogi Janie, tak nie wypada. W zeszłym tygodniu aktor skończył 35 lat. Ale urodzin nie świętował u boku ukochanej osoby. A ponieważ dla tak wrażliwego mężczyzny bycie kawalerem nie jest łatwe, Janek ze wszystkich sił chce to zmienić. Stara się nie opuszczać warszawskich imprez, na których pojawiają się piękne kobiety. Gdy już wydawało się, że znalazł to, czego pragnął u boku Moniki Brodki, na początku zeszłego roku rozstali się. Pod koniec zeszłego roku... Omen, omen. Próbował czarować Agnieszkę Frykowską, a to zdzira, ale nie udało im się znaleźć wspólnej płaszczyzny porozumienia. I drodzy państwo, chciałabym zdementować, nigdy nie miałam nic wspólnego z Janem Wieczorkowskim. To jest jaka gazeta? Rewia. Rewia jest ok, natomiast inne czasopisma też są ok, ale niestety, Janie, nie podrywałeś mnie nigdy, więc ja też nie. Może kiedyś jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać na wspólnej imprezie. Ja też nie. Ale on tak. Zastanawiam się, dlaczego skończył z Brodką związek swój. Być może zaczęła mu śpiewać. O, wiesz co, no to mogło być przykre. Proszę państwa, Britney Spears wypadły włosy. Na własne życzenie zresztą. Gwiazda odwiedziła podrzędny kalifornijski salon fryzjerski i poprosiła o ścięcie. Włosów, a nie głowy. Właścicielem salonu Robespierre, także proszę państwa, ścięcie nastało. Jednakże Britney zrobiła to na własną, że tak powiem, odpowiedzialność, gdyż pani fryzjerka powiedziała stanowcze nie. Powiedziała, że nie zrobi tego, więc Britney wzięła nóż we własne ręce, no i zaczęła sobie golić głowę. Słuchaj, nie ma się co dziwić, ja tutaj stoję absolutnie w obronie tej dziewczyny, ponieważ ja przedłużałam sobie włosy, moi drodzy państwo. Drogie panie, nie róbcie tego, też miałam ochotę zgolić sobie włosy. Odpadły ci te przedłużenia, tak? Odpadły, maksymalnie robią się straszne dredy. Bo nie przeczytałaś instrukcji, że nie można się kąpać, gdyż odpływają. I czesać je do góry, pamiętajcie o tym. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnej informacji. Goło i niewesoło. Nie, no to cały czas Britney, to cały czas Britney, ale mamy news, Który na pewno zainteresuje większość pań. Uwaga, i panów również. Zakonnik odpowiedzialny za rozliczenia, tak zwany Pitt, czyli brat Pitt, chce skończyć swój związek z Angeliną Jolie. Nareszcie.
dziewczyny, tak to przynajmniej słyszycie? Twierdzi informator brukowca National, jakiś tam Enquirer, coś tam, który usłyszał, jak wściekły aktor woła do swojej ukochanej. Uwaga, teraz ja jestem wściekły aktor i wołam do swojej ukochanej. Mam dość! Dłużej tego nie wytrzymam! Mniej więcej tak musiał wołać, no tak sobie to wyobrażam. Mam dość! Mam dość, dłużej tego nie wytrzymam. Ale czego? Czego nie wytrzymam? Tego nie wiemy. Piękna Angelina doprowadza go ponoć do rozpaczy chorobliwą zazdrością o inne kobiety i tym, że bardziej kocha adoptowane dzieci niż ich biologiczną córkę. Do rozpaczy, tak, czyli jest zazdrosna o kobiety, czyli to może być również tak, że nie jest zazdrosna o brata, tylko o te kobiety, bo sama chciałaby je podrywać, tak? Czyli tylko zmienia orientację seksualną. Jeżeli nie jest odpowiedzialna za brata, być może odpowiedzialna Angelina jest za siostrę. Nie wolno tak robić. Proszę Państwa, doda elektroda. Co nam dzisiaj doda? Uwaga, zaczął się nowy etap mojego życia, spowodowany przykrą sytuacją prywatną, o której pewnie będzie już niedługo głośno, być może już dzisiaj, napisała na swojej stronie internetowej wokalistka. Domniemam, że chodzi o Dodę. To tajemnicze oświadczenie spowodowało falę domysłów. Czyżby chodziło o rozstanie z Radziem? Nie, ja absolutnie stanę w jej obronie, mój drogi, i powiem tak, Radziu i Doda bardzo się kochają i życzę im jak najlepiej. Uważam, że to jest nagonka albo promocja. Na Dodę, a nie nagonka. Na Dodę, nagonka. Mój ulubiony aktor i ulubiony news w gazecie pod tytułem Teleświat, uwaga, przechytrzył paparazzi. Słynny, zastanawiam się, czy on był głupi, czy głupszy? Myślę, że taki obojętny. W każdym razie chodzi o Jima Carreya, który, uwaga, wyprowadził w pole paparazzi, będąc w Jerozolimie, wynajął podobnego do siebie tubylca, którego zameldował pod swoim nazwiskiem w najsłynniejszym hotelu w mieście. Dzięki temu fotoreporterzy czyhali na wychodzącego aktora, podczas gdy wychodził sobowtór. Proszę Państwa, to jest sensacja. Wow. To jest sensacja. Wow. Proponuję wysyłać maile, uwaga, lub czasopisma @tele5.pl. Czekamy na wasze donosy. Zgłoszenia. Jak myślicie, komu w Polsce przydałby się sobowtór? Kto według was w tych wszystkich gazetach najbardziej narzeka na to, że fotoreporterzy i sława im dokucza? Tak. A ja otwieram agencję sobowtórów. No to gratuluję. Będzie można się zgłaszać. Mam już sobowtóra Chucka Norrisa, sobowtóra Lecha Wałęsy. Naprawdę? Tak jest. A Paris Hilton? Jeżeli jest sobowtór Dody, chętnie przyjmę do pracy. Chodzi ci o wygląd, śpiew czy o biust? Chodzi mi o Dodę. Znowu do wzięcia. Znowu do wzięcia. No proszę bardzo. Hugh Grant. Chodzi o Hugh Granta, który rozstał się z Jemimą Khan, z którą spotykał się od 3 lat. Choć jego rzecznik potwierdził tę informację, nie podał przyczyn rozpadu związku. Hugh nie wygląda jednak na szczególnie zmartwionego. Myślę, że każdemu mężczyźnie zdarza się pomyśleć. Tak, po 3 latach zdarzyło mu się pomyśleć. Całkiem niezły. Szczególnie po całonocnej pijatyce. Uwaga, to cytat. Cholera, niedługo będę miał 70 lat. Będę samotny i zjedzą mnie moje psy. Ale takie obawy szybko mijają, wyznał. Dlatego nie tęskni za swoją byłą. Nie wiem, nie miałam okazji go poznać. Ja też. I jakoś nie ubolewam nad tym. Ja też. Lub czasopisma @tele5.pl. Jeżeli macie jakieś donosy albo coś, o czym powinniśmy szczególnie powiedzieć, to walcie śmiało. A pożegnaj się, teraz twoja kolej. Aha, to już kończymy tak szybko. Do widzenia, do widzenia. Pa, do widzenia. Pa.